14 sierpnia 2017 roku rektor KUL, ksiądz profesor Antoni Dębiński, spotkał się z przebywającymi w Lublinie liderami organizacji polonijnych. W trakcie spotkania omówione zostały kwestie związane z zacieśnieniem relacji pomiędzy polonijną młodzieżą a polskim środowiskiem akademickim. Wierzę głęboko, że to spotkanie, później dyskusja panelowa będzie okazja do wymiany doświadczeń, ale jednocześnie umocni nasze wspólne działania, współpracę. Jednocześnie będzie to okazja do tego, aby przedstawić szerzej naszą ofertę, którą kierujemy do Polaków na wschodzie, do Polonii rozsianej na całym świecie. Zaproszenie przyjęli m.in. Angelika Borys, prezes Związku Polaków na Białorusi. Polacy i nie tylko Polacy, myślę, ze wschodu i zachodu mają ogromne możliwości wybierać sobie uczelnie w Polsce, podejmować studia, się kształcić. I bardzo dużo osób ze wschodu i z Białorusi akurat uczy się na uczelni tu na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Wśród uczestników spotkania był również Tadeusz Piłat, prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, który podkreślił, że rola KUL jest szczególnie ważna w kształtowaniu tożsamości narodowej i religijnej wśród młodzieży polonijnej. Można pogłębiać i swoją wiedzę i jednocześnie zbliżać się do tego, co jest nam cenne, do ojczyzny i do wiary naszych przodków. Wyrażając radość dzisiejszego spotkania, rektor Dębiński złożył serdeczne podziękowania na ręce przedstawicieli organizacji polonijnych za wszystkie przejawy troski o KUL. Zaprosił także środowiska polonijne na wydarzenia planowane w ramach obchodu stulecia uczelni, a absolwentów na planowany w czerwcu przyszłego roku Światowy Zjazd Absolwentów KUL.